wstał, stary wstał i mówił: jest Durski! Padale! Skoczy na głowę! Robię! Ja pewnie 7! Ja pewnie 7! Nawiedził nas ulany pasza, widzowie! Ulany pasza nas nawiedził! Siemanko widzowie, z tej strony Wilczur Oficjal. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam najlepsze momenty tygodnia z moich streamów. Jeżeli ci się spodoba, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i walnij w dzwonek. Dzięki i zapraszam do oglądania. Mój stary miał nową kobietę i mówił mi, że jest w porządku. Ja mówię: co ty pierdolisz? Ta suka cię jebie na kasę. On wstał, stary wstał i mówi: co ty kurwa gnoju? I łapę do mnie wystawiał, chciał mi liścia wyjebać. A ja go na pizdę, fast attack, bomba w oko, kurwa, na brzuch. Oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie, na łeb mu sweter założyłem, bomby od dołu mu wale na nos. Wujaszek nas rozdziela. Ja miałem tą koszulę, co na dziwkach byłem, z guzikami. I tak mnie szarpał, że... Pedalstwo najgorsze, widzisz? Mojski, ty masz problemy, ja mam problem, zobacz. Zniszczył mnie pedał. Jezus. O nie, jeszcze strzela mnie w swojego, no to już jest lekka przesada. Wolski, ty masz problemy. Nie no, żartuję. O, widziałeś jak go ty... Nie da się, no czekajcie. Muszę kogoś ubić. Patrz pedała! O Jezus! Widzowie, płaczę. Nie da się grać tą po... No. Zaraz to walę, ja mam gdzieś ten CS, ja zaraz się wkurzę i to wyłączę, ja taki jestem właśnie. Że zamiast, kurde, normalnie grać i się nie poddawać, to ja się zaraz wkurzę i wyłączę to w pizdu. Kurde, no pedał się trafił kolejny! Jezus! Widzowie, no nie tak... Nie, kurde, no... Nie mam, nie, nawet się nie mam czego napić. To ja się tak wkurzam. O Jezu! Przestraszyli się mnie. Ma trzech zabiłem naraz! Widzieliście to, widzowie? Co tam jesteście? Wyglądacie jak typowe streamerki. Nie. Serio? No? Nie. Ej. W końcu... Nie, teraz mogę to skonfrontować. Mam takie pytanie, to jest odwieczna tajemnica. Dlaczego dziewczyny chodzą we dwójkę do kibla? Nie wiem, robią sobie tam zdjęcia, na przykład. Tak? Bo mi się zawsze wydawało, że się podszczypują. No? No po co chodzić we dwójkę do kibla? Nie rozumiem tego. Normalnie patrzysz na kobietę, ona sobie idzie z koleżanką do kibla, to jest bez sensu. Raźniej. Zawsze raźniej. Ale jaja. Jedzieć do końca. No k***a! Pominałem polskiego! Znowu go pominąłem. Nie, zaraz mnie... Ile ma się lat? 15. 15? No. Jak wam święta mijają? Nudno. No. Co dostaliście na święta? Głównie hajs. To zajebiście. Na co wydacie hajs? Nie wiem. Na wibrator? Nie, no żartuję. No co? Na nic. Żartowałem. Tak, myślałam o tym przed gwiazdką. Dobra, kończę, siema. Mówię na YouTube Gaming jak coś. To cię uprzedzam. Widzicie 5000 ludzi na żywo. Ale się nie stresuj. Nie no, żartowałem z tym 5000 osób. Tak naprawdę widzicie 5 osób. Bo dopiero zaczynam streamowanie, wiesz? Rozumiem. Kurde. Głupot nie mogę gadać. Nie no, możesz jakąś głupotę. To będzie śmiesznie. Jezus, no nie. To jest po prostu jakaś klątwa. To jest klątwa. Nawiedził nas ulany pasza. Nawiedził nas ulany pasza, widzowie. Ulany pasza nas nawiedził. Co ja widziałem? Jestem w szoku teraz. Co ja widziałem? Tego się nie spodziewałem, że zobaczę to na omę kiedykolwiek. Co ja właśnie zobaczyłem? To jest... Ty.
Co ja zobaczyłem? To jest szok. Aż nie chce mi się wierzyć to, co ja widziałem teraz. Laskę zabawną w dupie. Coś lepszego. Znaczy nie wiem w sumie, czy lepszego. Nie wiem, jak to powiedzieć nawet. Znajdę Wolskiego! Widzowie! Nie znajdę go! Tak, żebym go znalazł! Już kręćka dostaję, ale go nie znajdę! Nie znajdę szmaciarza! Nie! Nie wiem, czy już wyszedł, czy jeszcze nie? Ale go nie znajdę, no nie ma. Jest Wolski! Padale! Skoczy na głowę! Wolski pedał! Znalazłem go! Idiotę! Zajebiście! Zajebiście! Tyle czasu, ja... Szukałem cię 2 godziny dał, nie? W ogóle dawno dostali. Ja... Gadałem z Foką, widziałeś czy nie? Widziałem. Widziałeś w ogóle co tu się dzieje? Ja widziałem takie rzeczy dzisiaj, że to jest szok. Zminęli. Tak? Nie no, 2 chyba. Ale ty wyglądasz jak taki naprawdę typowy streamer. Gąbeczki z tyłu, telewizorek, statywik. Za laptopem tu mam tego Logitech C920. Właśnie, muszę to kupić tą kamerkę, wiesz. No dlaczego raz? Dlaczego pominął? Nie ogarniam. Dlaczego pominął? Dlaczego pominąłeś? No już miśmy gadać. Co tu się dzieje? Dlaczego mnie pominął? Kurwa, chyba się nie spodobałem. Kurde, nie podoba ci się moja grzywka. Tak jakbyś spał cały tydzień i się obudził takie. Jak? Co ty gadasz? Ładna grzywa. Nie. Ładna. Słaba. Zajebista. Ruda jakaś. A ty masz ładną, no bo w świetle tak się odbija. A ty masz ładną grzywę, wiesz? Jakbyś spała rok. Fajna jest, naprawdę. Teraz będę miał, teraz popadłem w kompleksy. Przepraszam. Ja tak tylko na beki chciałam powiedzieć, żeby zarzucić temat. Nie no dobra. Ej, co tam w święta porabiałaś? Znaczy porabiasz w sumie, bo jeszcze święta są jeden dzień. Kurde, ja nagrzany. No byłam u babci. Najadłam się. No ja też w sumie byłem u babci, najadłem się. To samo. Co tam pod choinę dostałaś? Tam siedzi kuzynka. O, ile ma lat kuzynka? Tak młodsza ode mnie. A ile ty masz? A teraz zależy na ile mam lat. No tak, 13? Nie no, żartuję. 17. No, zgadzam. O, to zajebiście. No to materiał na żonę. Nie no, a ja na ile wyglądam? Nie wiem, 18? 16. Serio? No, kurde, pa jaki jestem duży, nie? Kurde, nie? Normalnie 18. Ja też jestem duża. No. Ty jesteś wielka, poka klatę. No nie, bo ja mam taki sweter świąteczny. O, zajebisty. No. Fajna bluzka. To jest sweter. Bez swetra byłoby jeszcze lepiej. Nie no, żartuję. Ty wyglądasz jak typowa streamerka. Dlaczego? Nie wiem. Tak o, po prostu. Ja pobrałam sobie dzisiaj tą aplikację. Ty jesteś ta! Wiem, ja się znam z YouTube'a, ty jesteś ta Klaudusiek. Ale jaja, Klaudusiek spotkałem. No tak, no ty jesteś ewidentna, Klaudusiek. Nie, mam na imię Agata, pozdrawiam. No, Klaudusiek. Jak ona ma w ogóle na tym? Wyzywam, ja nie wyzywam. Siema. O, cześć. Jesteś typowym streamerem. A ty nie? Z tym samym mikrofonem co ja. No pewnie, że ty jesteś też streamerem. Wiem, że jak Meduza wyglądasz. No wiem, bo jestem Meduza. Słuchajesz? Rozumiesz? Siemanko wariacie, co tam słychać? Meduzę mamy, jo! 23 A ile? Kilometry do ciebie mam. Ja też. A ile masz ty? Ile masz widzów? No, subskrypcji czy osób na streamie? Na streamie osób. 7 tylko, bo 1434 suby. Ja mam 2. Ale dzisiaj miałem 13 najwięcej. To jest rekord. Ja dzisiaj najwięcej... O, ale masz ładną grafikę, zajebistą masz. A ile masz lat? A ty ile masz lat? No 15. No ja 16. Te, myślałem właśnie tak, 16-17, nie? Zawsze to mi dają... Jak na taki zawsze mi dają, kurde, 20.
No, ile ważysz? Ja ważę 70 zaraz, 66. O kurde, to byk. No co ja wiem. Byk. Wysoki, dlatego kumasz. Chyba. Ja tylko 100. O kurde. Nie no, 98. Ale po świętach. Coś czuję, że po świętach będzie masno fest. Ja już czuję przesłuchanie trochę. O, no jak też. Jak na liścia. Ta, ja na liścia, normalnie. Kurwa, ale ty masz buły, gościu. Jak ja nie mam w ogóle nic, pa. Maśniutko, oni. To jest max. No, zajebiście. To jest max już. Nie no, zajebiście, trzeba ćwiczyć i będziesz miał, nie? Ile masz ile lat? Ile ci wygląda? No nie wiem, jakieś taka... 17? 13? O kurde. No. To bym ci nie dał w życiu tyle. Dałbym ci tak 17. A ja na ile ci wyglądam? 20. Kurde, no to jestem stary. Ale jaja. Wyglądam aż tak staro? Nie, 16. No to dobrze, 16. Poprawiłaś się. Nie no dobra, za młoda jesteś na żonę. Siemanko. Wesołych świąt, których już nie ma. Kurde, wesołych świąt jej życzyłem ty, jak już jest po świętach. Ale jaja. Jestem stary. Tak staro wyglądam? Nie no, 16. Nie gadaj. No a co, za mało czy za dużo? No sądzę, że odpowiednio. I dla ciebie. No zajebiście chyba, nie? Też bym chciała mieć 16 lat. Ta? Ja też bym chciał. I mam w sumie, zajebiście. No też tak mówiłam 3 lata temu. Nie no, a ile masz ten? Co dostałaś na święta, znaczy się? No bo ja wiem. Nie pamiętasz, co dostałaś na święta? Ale jesteś nagrzany chyba. Proszę? Ty chyba jesteś nagrzana, jak ty nie pamiętasz, co na święto dostałaś. No jakieś tam pierdoły, jakiś plecak, jakieś kapcie. Jakieś... Nie no, live'a prowadzę, wiesz? Nie wstydzisz się live'a? Jakoś mnie to nie rusza. I wiesz, co robię na tym live'ie? Rozmawiasz z ludźmi na Omega. No, szukam żony na Omega. Chyba znalazłem, nie? Nie, nie no, żartuję. Kurde. Tak dla beki ustawiłem ten tytuł. Bo widziałem, że każdy tak trochę ustawia i sobie ustawiłem. Nie ma. Kurde, ale jesteś ładna. Ile masz lat? Dużo. Dużo? 17. Ile? 17. Pominęła mnie. Szkoda. Ładna była. A na ile wyglądam? 17. Nie. 18. Nie. Ile? 14? W życiu bym ci tylu nie dał. A ja na ile wyglądam? 16. No idealnie trafiłaś. No jak 14? Niemożliwe. Naprawdę. Jakiś... Ja pierdzielę. A skąd wiesz, bo mikrofon mam tu. Tak. Ale jaja, no mam streama, a co? Szukam żony na Omę. Szukam żony na Omę, wiesz? A. Znalazłem chyba. Kogo? Ciebie. A pokaż jak się ta... Nazywasz? Pokaż się ta po prawej. Ta blondie. Ja czemu nie? No bo ja nie szukam żony męża. Ale jaja. A ja szukam. I co teraz? Ale masz pazury. Kurde. Jak się nazywasz na YouTube, czy tam gdzieś? Wilczur Life. Taki wilk, dziki jestem. Może. Wilczur Life. Kurde, co mam ci przeliterować? Nie no, mówią mi, że jestem podobny do meduzy, wiesz? No, bo jesteś ten? Trochę... Ten? No. Pa, jaki model? No. Ale jaja, widzowie. Dobra. Trzymajcie się, widzę, że się wstydzicie streama. Cześć, miłego wieczoru. No, cześć. Ja pardon. Pozdrawiam. Ładne panie. Ile macie lat? A na ile wyglądamy? Nie wiem, 13? No, pewnie zgadłeś. Super. Tak? Zgadłem? O nie. W sumie nie chciałem zgadnąć, wiesz? Ale nie się gada. Miałem nadzieję, że jakieś 16. No. Nie no, co tam dostaliście na święta? Trochę podmalujemy to. Teoretycznie mamy 16. Wiem, wiem. Ale ten, co tam dostaliście na święta? Co? Co?
Co na święta dostaliście? Kurde, nagrzane siedzicie? Kosmetyki. To się wymalujcie na, i na 16 się wymalujcie i wtedy będą, będzie was więcej tych. Jak my się wymalujemy, to na 18. No a jak? A pokaż się, blondi. Nie, nie. No czemu nie? Bo jestem niepomalowana i wyglądam jak... 13, tak? Wyglądasz na swój wiek, dlatego się wstydzisz. No. Ale jaja. A, no oni wszyscy na kasynku siedzą, widzę. Masz tu łapeczkę w górę, Paszkiewicz. Wygrana, 880 zł. On wygrał 880 zł? Macie, bo wygrywam teraz twój pieniędzy, jak teraz ba. Pa! 2800 zł wygrał. Zobaczcie, ile hajsu wygrał. 10 tysięcy wygrałem, jeden. Co on odwalił, ty? 10 tysięcy złotych wygrał! Ale jaja. What the fuck? What the fuck? Widzieliście, ile wygrał, widzowie? 18 tysięcy wygrał! Jakim cudem? Bo stawkę miał... Stawkę wziął 500! 18 tysięcy wy... Co? Co? 2566 zł. Nie wierzę w to. 18 tysięcy wygrał. Co za gość, ty. What the fuck? 18 tysięcy. Dobra, wypłaciłem sobie dwa koła. Także już jestem do przodu. Chyba, że na fejku gra. Faktycznie, bo ktoś napisał. Ja pierdzielę, ty. Może gra faktycznie na fejku. Fake! Ludzie piszą, że to jest fake. Ludzie piszą, że to jest demo. No Pasza też się śmieje i się nie... No pewnie, że to jest fake. Kurde, widzowie, dałem się nabrać. Dałem się nabrać, bo... Przecież on by się bardziej cieszył, jakby wygrał 18 tysięcy, to on by skakał na fotelu. Ludzie, co ty? Kurde, dałem się nabrać, ty. Jak przeklinam, owszem, ale robię to dość rzadko. A nawet jakbym robił to często, to przekleństwa naznacza się znakiem 16+. A co to jest przekleństwa? A czemu nikt w Rosji się nie czepia do nikogo, że youtuberzy, rosyjscy youtuberzy przeklinają? Polska jest zacofana, ja nie rozumiem tego. Wchodzisz na rosyjski YouTube, gdzie ruski człowieku na live'ach podpalają sobie łby. Jest takie live'y w Rosji, ogląda po 50 typa. Wy nie myślcie sobie, że tylko w Polsce jest jakiś tam... Pato coś tam, streamerzy, youtuberzy, live'y, zarabianie kaski. Chłopie, w Rosji to działa na obrotach razy 50 i nikt się nie pruje. Dokładnie. Zgadzam się z tym zdaniem. Polska moim zdaniem też jest zacofana. Jeżeli chcecie usłyszeć moje zdanie na ten temat, to moim zdaniem też. Właśnie Polska jest zacofana. W Stanach Zjednoczonych dzieje się coś takiego jak u nas, tylko że właśnie 50 razy więcej tego jest. 50 razy więcej osób tego ogląda. To ogląda. I naprawdę w Stanach Zjednoczonych mają po prostu otwarte głowy i nie trzymają się w ramach. Bo w Polsce są takie ramy. Jak ktoś wychodzi poza te ramy, to automatycznie jest wyśmiewany i generalnie nawet rodzina go wyśmiewa. Na przykład powiedzmy, że jakiś gość streamuje sobie, nie? Streamujesz sobie na YouTube Gaming, ale jesteś takim normalnym typem, nie? Jesteś do tej pory, byłeś takim normalnym typkiem, chodziłeś sobie do szkoły, tam za bardzo nie byłeś taki, wiesz, wyskokowy, a nagle ktoś dowiaduje się, że streamujesz na YouTube Gaming. Robisz dymy i tak dalej, wywalasz się na krześle i tak dalej. No i ludzie, wiesz, reagują różnie, a najczęściej reagują tak, że kurde, albo cię wyzywają, albo gadają, że robisz siebie idiotę w internecie. No, tak jest moje zdanie. Rosyjski YouTube, polecam. I nie tylko rosyjski, USA, chłopie. Co w Polsce tylko jest takie książkowe podejście do takich rzeczy. Tak samo jak był trap wprowadzany, muzyka trap. No właśnie. Siema, a my chyba się widzieliśmy już. Tak? A was nie słyszałem wtedy.
Właśnie, bo se podgłośniłem. Siema, ile macie lat? A 14. 14? No. W życiu bym wam tylu nie dał. Naprawdę macie 14 lat? No. No nie wiem, dałbym... Tej po lewej dałbym 17. A tej w czempionie dałbym... Tak na oko... 16. Nie wiem dlaczego. 14 lat? Nie wierzę. To młode jeszcze jesteście. Jak na swój wiek. O, zajebiste imiona. Zawsze mi się podobało imię Nikola i swojej córce tak dam kiedyś na imię. Zawsze tak mówiłem. Zajebiste imię. A ja na ile... A tak w ogóle na ile wam, na wam lat wyglądam? Przystojny jestem, nie? 16? O, idealnie trafiłaś. No, zajebiście. Tak? No. A zawsze mi dają 20 na omę, wiesz? Naprawdę? Szukam żony na omę, wiesz? To która chce zostać moją żoną? Słucham? Która chce zostać moją żoną? Nikola, bo ona poszukuje. Nie, nie, żartuję. Ja pardole. A podobam się wam, czy nie? Co? Podobam ci się, czy nie? Ty coś do mnie czujesz, ta po prawej. W czempionie. Czujesz coś do mnie. Czujesz do mnie mięte. Widzę to. Tak z góry obstawiasz. No widzę to. Jestem w twoim typie, czujesz coś do mnie. Po oczach widzisz, co nie? No jak? She's so sweet with her. Get back there! Za dużo energii, sorry. Ciebie już widziałem, czy nie? No widziałeś, kurwa, gadaliśmy. Wali mnie to! I tak śpiewa! Nie no, zajebiście śpiewasz. Czemu siedzisz w masce? Wyglądasz jak bandyta. I po co tak siedzisz? Jesteś bandytą typowym z zawodu. No bandyta jesteś. Jak z Gangu Albanii jesteś. Aha. To fajnie. A streama robisz? Wyglądasz jakbyś był streamerem. Wyglądasz jakbyś tak, tak na przykład tytuł taki byś dał i na przykład świruję z ludźmi na omę i wmawiam im, że jestem bandytą. To by było idealne dla ciebie. No ja widzisz, wywróżyłem ci karierę. Tylko chuja nie pokazuję. No i pomina mnie. Jezus widzowie, to jest wstyd. Kurze książki? Nie, co to jest? Ty, ale zajebiste. Ej, to tu wszystko? To są te, energetyki. To ile wypijecie? Tego. Kurwa, dziennie po 3 litry. Ja nie mogę, ty. Ale macie tego. Patrzcie, ja mam tak mało trochę. Monsterków stamtąd. No, monsterki mam trochę, ale ja to dzielę, żeby takie coś wychlać, to ja bym przez całe życie tyle nie wychlał chyba. Wali mnie to. Siema. Ile masz lat? Bo wszyscy mówią, że wyglądam jak zjarany. Nie, a ile masz lat? 13. 13 i palisz papierosa? Nie palę. Widziałeś jak palę? Ja no, to trzymam. Aha, a palisz czy nie, tak na serio? Ale. A czemu palisz w tym wieku? Nie wiem. Tak, bo koledzy palą. No. Ja pierdzielę, no to tak słabo trochę. Bo potem koledzy, potem kolegów, wiesz, koledzy pójdą sobie, a ty dalej będziesz palił i będziesz, wiesz. Nie no, żartuję, nic do tego nie mam, do palenia. U mnie wszyscy w rodzinie, kurwa, palą, to wiesz. No, ale to nie znaczy, że ty w wieku 13 lat też masz palić, nie? No dobra, skończmy ten temat, nie? No, ty, weź to, ścisz muzykę. Robię! Aaaa! Jak RS7! Aaaa! Jak RS7! Aaaa! Jak RS7! Robię! Jezus! Aaaa! Jak RS7! Jezus! Nie, po co tak gadasz? A nie, powiem ci tak. Jak można słuchać muzyki takiej? Robię! Jak RS7! Jak RS7? Albo nie, posłuchaj takie coś, na przykład słuchasz takiej piosenki. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi. Nie, to jest według mnie muzyka na pogrzeb, wiesz? Jezus, jak można czegoś takiego słuchać? Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi. Nadal się kurde nie da. Ej, no, dzień dobry, ma domor.
Ja pierdolę. Siema. Bonjour. Bonjour. Ile macie lat? Polska? iPhone Kurwystan. Siema. Zajebiście. iPhone Kurwystan. Wali mnie to. I from is Polando jebando. Dobrze, mówimy po polsku, spokojnie, typie. Co? To skąd wy jesteście? Mówimy po polsku, możesz się uspokoić, oddychamy. To czemu gadacie po francusku na polsku? Bo jak zajebiście. No to zajebiście. A ile macie lat? Ja mam 13. 13? Tak. To zajebiście. A czemu wyglądacie jak pandy na przykład? Ja jestem pandą. Bo sobie dzisiaj kupiłyśmy jedno są wygodne i tak. No to zajebiście. Co tam porabiacie na Omegle? Udajecie tych Francuzów. Tak. Na przykład jak macie 13 lat, na przykład co robicie na Ome? Też górala szukamy. Górala szukacie? No po francusku do niego będzie pisać. Pierdzielicie, że szukacie górala. No szukamy też. Nie szukajcie. Wy w ogóle znacie górala z internetu? Czy my chcemy go tylko wyzywać, więc wiesz. Ej, uważajcie, no co ty jesteś niepoważny? Nie szukajcie górala. Ej, w ogóle cię zacięło w takim dziwnym momencie. Tego. Nie widzicie mnie? Nie no, zajebiście się ruszam. Ej, no, ale czekajcie, no nie szukajcie górala. Że to jest pedofil. To po co wy go szukacie? My chcemy tylko pociskać, spokojnie. On nie wyjdzie z komputera i nam nie wpiętuje, spokojnie. Nie martw się. Ja pierdolę ty. 13-latki szukają górala na Ome. Nie, to już jest lekka przesada. Ostrzegam was! Dobrze, jeśli chcesz, szukamy normalnych ludzi, może być. Nie, ostrzegam was, nie szukajcie górala. Nie szukajcie górala. Dobrze, dobra, już. Dobra, to trzymajcie się i nie szukajcie górala. Widzicie? Nie no, 13-latki górala szukały.